5 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert zatytułowany Everlasting Jazz. Jako support wystąpił duet Nela Konopińska, pianino i Piotr Odoszewski, skrzypce. Gościnnie na łukowskiej scenie zaprezentowali się również Mark Chmiel, baryton, przy akompaniamencie pianisty Mirosława Odoszewskiego oraz znana łukowska poetka Zofia Kamola. Pomysł na koncert, no tak jak opowiadałem, to się rodził wraz z Januszem Smykiem i z moją znajomością z Januszem, bo chciałem, żeby to był duży koncert jazzowy. Potem wymyśliliśmy, że taki brylant wymaga oprawy, więc szukaliśmy miejsca do oprawy w Łukowie, takiej przestrzeni, gdzie moglibyśmy ten koncert zorganizować. Mamy świetnego instrumentalistę, bez wątpienia jednego z najwybitniejszych obecnie w Polsce jazzowych. I on po prostu potrzebuje tego, żeby, no, tak jak ja go odkryłem tutaj, załóżmy, wchodząc w tą łukowską rzeczywistość, tak chciałbym, żeby odkryli, zauważyli i zobaczyli, że mają kogoś takiego również mieszkańcy. Nie tylko ci, którzy znają Janusza, bo to nie jest, Janusz nie jest, broń Boże, osobą anonimową, ale szukamy po prostu nowych odbiorców i przede wszystkim ludzi inteligentnych, wrażliwych, bo taka to jest muzyka. Koncert fantastyczny. Oprawa fantastyczna, muzycy fantastyczni, generalnie podobało się wszystko. Czyli trzy razy na tak. Trzy razy na tak. A co pan sądzi? Mi również się bardzo podobało, miałem takie wzloty po prostu, bo ten koncert kreował tak od różnych stanów emocjonalnych po bardzo... Tak kreował, co będzie widać na obrusie przy naszym Na początku było bardzo smutno, nostalgicznie, aż poczułem to głęboko w sercu, ale potem już było coraz weselej, aż była taka ostra podróż dookoła świata. Właśnie już tytuł potem, został, a potem już wyhamowywało i tak, żeby emocje były rozłożone i to nam się podobało i za to plus. Z tym cały czas gram i to dzięki temu żyje, daje mi tą siłę i w ogóle moc, żeby zmierzać się, po prostu siłować się z życiem i dawać sobie radę. To z kolei generuje spotkania z wieloma ludźmi i w związku z tym energia jest przekazywana, dzięki temu wszystko jest super. O duszo artysty, nałóż odzienie. By siła słowa nie skazała cię na potępienie. Wisienką na torcie był występ wybitnego łukowskiego instrumentalisty Janusza Smyka z przyjaciółmi. Tomasz Wojtaś, fortepian. Daniel Świderski, kontrabas, Cyprian Wojtaś, perkusja oraz Dariusz Krzęcio, perkusja i perkusjonalia.
Artyści zaprezentowali autorskie kompozycje muzyczne, które w trakcie koncertu pozwoliły muzykom wyjść z klasycznej formy i zaskoczyć publiczność improwizacją. Kilkudziesięcioosobowa publiczność była mile zaskoczona, a dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury zapowiedział kontynuację koncertów. Thank you.